Cześć, witajcie, z tej strony Szymon Chałupka z kanału Filmujemy. Nie bez przypadku jesteśmy przy komputerze, bo dzisiaj w Premiere Pro pokażę Wam, jak w prosty i bardzo szybki sposób zrobić znane i bardzo aktualnie popularne przejście, które nazywa się Zoom In i Zoom Out. No to co, nie pozostaje mi nic innego, jak Wam to pokazać, zrobić to w dosłownie 15 sekund. No jesteśmy już na stronie, na której właśnie możecie pobrać to przejście i zaoszczędzić naprawdę bardzo dużo czasu na tym, że zrobicie to w dosłownie 10-15 sekund. Oczywiście jest metoda, aby robić to ręcznie i animować to wszystko za pomocą na przykład After Effects, ale niestety ona zajmuje średnio godzinę, półtora, czyli marnujecie wtedy półtora godziny na coś, co możecie wykonać w 15 sekund. Gdy już jesteście na stronie, oczywiście linka znajdziecie w opisie. Wystarczy, że zjedziecie na dół i tutaj będzie Wam pokazywała się informacja, że musicie polubić fanpage autora, czyli po prostu zwykły szacunek. No i teraz wystarczy, że klikamy download i mamy już przejście. No i gdy już ściągniemy sobie ten preset, to dodawanie go do Premiera jest bardzo proste. Wystarczy wyszukać zakładkę Effects, a następnie tutaj na samym początku jest taki folder, który nazywa się Presets. Prawym przyciskiem myszy klikamy na niego Import Presets i wtedy znajdziecie swój preset, który wypakowaliście sobie wcześniej, no i go tutaj zaimportujecie. No i on będzie pokazywał się tutaj, gdy rozwiniecie cały ten folder w Chung-Dha Presets. No i tutaj są zoom in, zoom out. A teraz zobaczcie, jak to się dodaje. I teraz bardzo ważna informacja. Jeżeli macie dwa klipy, które chcecie połączyć tym przejściem, a te klipy w Premiere Pro mają narzucone dodatkowe efekty, jak na przykład stabilizator, to musicie je tak zwanie znestować. To jest bardzo proste. Na każdy klip klikacie prawym przyciskiem myszy i tutaj wybieracie nest. I tak robimy z kolejnym. I dzięki temu możemy teraz pomiędzy tymi klipami dodać właśnie zooma. I teraz wystarczy, że pierwszy klip obetniemy na końcówce i ten drugi klip na początku, a następnie na ten pierwszy klip, na ten fragment, który sobie ucięliśmy, właśnie dodacie sobie preset, który przed chwilą wgraliśmy. Tutaj dodajemy out, bo tutaj nam jakby ten zoom wychodzi, a na drugi klip i znowu ten fragment, który ucięliście, dajecie zoom in. No i gotowe. Zobaczcie, jak to wygląda. No jak widzicie, dodawanie takiego przejścia jest bardzo proste. Tylko pamiętajcie o tym, aby z tymi przejściami nie przesadzać i nie dodawać ich dosłownie wszędzie, gdzie po prostu wam się zamarzy i myślicie, że wasze filmy wtedy będą wyglądały o wiele lepiej. Myślę, że bardzo dobrym przykładem tutaj jest film Jaśka, który wrzucił go na moją grupę, a jak wam powiedziałem w ostatnim albo przedostatnim odcinku, te wasze filmy co jakiś czas na moim kanale będę pokazywał. I tak, w filmie, który Jasiek sobie zrobił właśnie z Chorwacji, dodał tam kilka takich przejść, które są bardzo subtelne i bardzo mi się naprawdę podobają. Oczywiście cały film od Jaśka jest dostępny dla was, link oczywiście znajdziecie w opisie. I nie zapomnijcie nigdy o tym, że gdy już idziecie kręcić, to powinniście mieć pomysł i mniej więcej wiedzieć, jak wasz film finalnie będzie wyglądał. Ponieważ w internecie znajdziecie multum filmów, które po prostu, mam pewne wrażenie, są robione z przypadku, przypadkowo zmontowane i wszędzie są właśnie dodawane te zoomy in, zoomy out. A niestety w żadnym z tych filmów nigdy nie znalazłem tej cząsteczki minimalnej historii. Więc pamiętajcie o tym, aby zawsze mieć jakąś historię w waszym filmie i tego rodzaju przejścia mogą troszeczkę wzmocnić finalny efekt odbioru, tak jak sobie zaplanowaliście. No i słuchajcie, to by było tyle. Dodawanie tego przejścia jest cholernie proste, mam nadzieję, że wam się to również uda i mam też nadzieję, że nie będziecie go dodawali w każdym absolutnie filmie, który będziecie robić. Jeszcze wtrącę, że te przejścia oczywiście doskonale budują dynamikę, dają jeszcze większą dynamikę, jeżeli ona już jest wywołana na przykład przez muzykę. Tylko będę się powtarzał nie za dużo. Co za dużo, to niezdrowo. I słuchajcie, to by było na tyle. Jeżeli jesteś nowym użytkownikiem na tym kanale, zostaw tutaj subskrypcję. Co każdy poniedziałek o równej godzinie 18:00. Nowy odcinek montażowy, operatorski. Różne tutaj tematy się przewijają przez ten kanał.
kanał. Oczywiście w opisie macie linka do filmu Jaśka, którego serdecznie polecam. Macie też maila i możecie wysyłać swoje filmy i te filmy co jakiś czas na moim kanale będą się pokazywały. No i zapraszam na grupę na Facebooku, na której naprawdę jest bardzo fajna aktywność. Ludzie się edukują, pytają, sprzedają sobie różne rzeczy całkiem tanio, więc myślę, że to jest doskonały pomysł, aby tam dołączyć. No i co? Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Na razie, cześć.